TV24, reporter Sky proszę Państwa. Dzięki uprzejmości naszego pogotowia, umownie rzecz biorąc, dotarłem tutaj, gdzie czekam na opatrzenie. Udało mi się znaleźć swoje okulary i tę oto czapkę, która była gdzieś wyrzucana poza obszar tego, gdzie się znalazłem. Trzeba byłoby Państwu powiedzieć, że policja, nie obwiniajmy tu całej policji, ale tylko tą i ten patrol, który przyjechał i bezczelnie jeszcze mnie straszył, że oni gdzieś tam mnie mogą wywieźć, jeżeli ja jakoś bym powiedział sobie nie odpuszczę, bo przecież to oni tych bandziorów puścili i żeby, kochani Państwo, było to dowcipniej brzmiące, to powiem Państwu tylko tyle, że oni się ze sobą nawzajem bardzo dobrze znali. Z tego wynika, że policja no, może sobie pozwolić na to, żeby manipulować pewnymi sprawami. Mam nadzieję, że nie dopuścimy do tego, żeby no, proszę spojrzeć, jak ja pięknie wyglądam. No, wiesz, nie wydobyłbym siebie tyle krwi po to tylko, żeby się tutaj prezentować. Cały film poprzedni został wpuszczony na kanał TV24 Reporter Sky na platformę YouTube i oczywiście link został przekazany do Komendy Głównej, do tego działu, który się interwencjami zajmuje. Ja mogę tylko podziękować za radę oficerowi dyżurnemu i przede wszystkim Państwu tutaj z pogotowia, że się tu znalazłem. Natomiast skandalem jest, że to, że policja zamiast no właśnie, to nie jest też pretensja do całej policji, tylko do tych, którzy przyjechali, bo oni się doskonale znali, bo ja byłem zastraszany, że jeżeli ja nie pójdę do domu, to oni mnie gdzieś tam wywiozą. No to drodzy Państwo, jest akurat skandalem. Ja zadzwoniłem, poprosiłem Państwa z pogotowia, wyjaśniłem, o co chodzi i w tej chwili czekam na to, żeby mnie no, zbadano i tak dalej, no bo no w takim stanie, jak ja w tej chwili jestem, no to nie jest najciekawiej. Myślę, że jak to wszystko dojdzie do jakiegoś ładu, to bym chciał poprosić o, szanowni Państwo, dowództwa policji, żeby wyjaśniła tą całą sprawę. Dlaczego to dziennikarz musi być tak, szanowni Państwo, niebezpieczny, aby musiał być zastraszany przez patrol interweniujący, który de facto znał się z napastnikami. Napastnicy zostali uwolnieni, a ja byłem zastraszony po to, żebym do domu dotarł. Właśnie w takim stanie. Nie chciałbym tego, szanowni Państwo, komentować, ale coś tu z tą naszą sprawiedliwością, praworządnością, no nie gra. TV24 Reporter Sky zapytuje już nie tylko komendanta wojewódzkiego w Gdańsku, bo jest to człowiek ze wszechmiar bardzo porządny, ale mamy wrażenie, mówiąc o tym, że jest, to ja wiem, że jest, ale też człowiek nie może wszystkiego ogarnąć. Szanowni Państwo, trzeba by się przyjrzeć pewnym procedurom, na czym one polegają, że dziennikarz, który nawet jeżeli przyjdzie mi z ukrycia kręcić, bo jeżeli, szanowni Państwo, ci ludzie się zachowują tak, a jest to po godzinie takiej, gdzie już powinni być cicho, ktoś do mnie podlatuje i zaczyna mnie bić.
a później przyjeżdża policja, która jeszcze dodatkowo mi daje swego rodzaju razy, zastraszając mnie, żebym ja tylko jakiś skarg nie wnosił. Proszę Państwa, czy my jesteśmy w Bantustanie, czy jesteśmy w demokratycznym kraju, gdzie jeżeli się coś dzieje, to możemy cokolwiek powiedzieć ku własnej obronie i obronie ludzi, którzy, no właśnie, TV24, Reporter Sky.